Zaoszczędź swojemu dziecku stresu. Zapisz się do pierwszej prywatnej szkoły podstawowej w Zgierzu. Szkoły bez dzwonków. Posiadamy wszystkie uprawnienia szkoły publicznej, lecz oferujemy znacznie więcej. 4 języki do wyboru, nauka poprzez zabawę, małe kameralne klasy, dłużej niż w innych szkołach czynna świetlica. A wszystko to za naprawdę niskie czesne. Już od 200 zł miesięcznie. Dla rodzeństw jeszcze taniej. Postaw na swoje dziecko. Postaw na przyjazną mu edukację. Pierwsza prywatna szkoła podstawowa w Zgierzu. Szkoła inna niż wszystkie. Dobry wieczór, 18 października, Cezary Adamski, zaczynamy wydarzenia Telewizji Centrum w środę. Dziś w programie powiemy m.in. o rozliczeniach ciepła w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za ubiegły sezon grzewczy, które wyraźnie rozgrzały emocje. Dodatkowo mnie się obciąża kwotą niebagatelną. Według mojego uznania to jest bardzo duża kwota, to jest 187 zł. Zajmiemy się też innym gorącym obecnie tematem zakazu handlu w niedzielę. Zgierzanie są w tej kwestii podzieleni. Niedobry, bo chętnie czasami w niedzielę wyskoczę po sobie ze sklepu, tak? Ludzie, którzy pracują, to powinni mieć wolne. Jak prawidłowo zareagować i obezwładnić agresywnego petenta? Czasami wystarczy stanowczy ton, innym razem konieczne jest zastosowanie technik samoobrony. Urzędniczki Zgierskiego Magistratu oraz funkcjonariuszki Straży Miejskiej wzięły udział w warsztatach z zakresu pracy z trudnym klientem. Nie bez powodu. Okazuje się, że do groźnych dla nich sytuacji w pracy dochodzi całkiem często. Urzędnicy coraz częściej padają ofiarą niezadowolonych petentów. Niestety z różnych względów ich ochrona w instytucjach państwowych nie jest na dostatecznie dobrym poziomie. W związku z tym Zgierski Magistrat postanowił zorganizować dla swoich pracowników, a także funkcjonariuszy Straży Miejskiej warsztaty z zakresu pracy z trudnym klientem. Po zajęciach teoretycznych przyszedł czas na te praktyczne. Jest to jakby odpowiedź na to, co czasem w Urzędzie Miasta też ma miejsce, czyli trudni klienci, którzy przychodzą i bardzo często w niecenzuralny sposób wyrażają się do naszych pracowników. Co się wydarzyło ostatnio? Mieliśmy przypadek pana, który przyszedł, niecenzuralnie wypowiadał się do pani, które w biurze obsługi klienta tam pracują, powodując wśród nich po prostu strach i zaniepokojenie jego po prostu postawą. Tak? Również na trudne i stresujące sytuacje narażone są funkcjonariuszki z Komendy Straży Miejskiej w Zgierzu. Ludzie na nas niestety reagują jak płachta na byka czerwona, więc tutaj nerwy zawsze musimy trzymać na wodzy, wiedzieć jak się zachować, żeby ten petent po prostu przestał się denerwować. Straż Miejska chyba ma przeszkolenie takie co do zasady wcześniej. To dzisiaj co, to jest pogłębienie wiedzy? Myślę, że pogłębienie, trochę przypomnienie, zawsze powtarzanie takiej wiedzy jest przydatne w naszym zawodzie. Zatem zajęcia miały na celu przygotować zarówno mentalnie, jak i fizycznie do tego, aby w momencie zagrożenia kobiety wiedziały jak postępować i reagować. O to zadbał natomiast Zbigniew Minkiewicz, trener klasy międzynarodowej z zakresu Attack Antiterror System. Jak zachowywać się w trudnych sytuacjach z trudnym klientem? Czy to trudny klient w urzędzie? Będziemy tutaj prezentować scenki rodzajowe, czy też na ulicy, bo mamy również pracownicę Straży Miejskiej. W związku z tym typowe elementy zachowania się na ulicy, realne, praktyczne, w trudnych sytuacjach z trudnym klientem. Przy czym podkreślił, że kobiety to nie wcale taka słaba płeć. Panie są bardzo zadziorne. W momencie, kiedy poczuje, jak to się mówi, tą krew, tak, nazwijmy to, to rzeczywiście od początku do końca męczy się, wykonuje tą technikę. Są bardzo wdzięcznym materiałem. Ja bym powiedział bardziej wytrzymałe. Już tak mówię od tej innej strony, tak jak na co dzień szkolimy, aniżeli nie jeden mężczyzna. Tego rodzaju spotkania pozwalają na zdobywanie dodatkowej wiedzy, wymiany cennych doświadczeń, które z pewnością będzie można wdrożyć w swoim miejscu pracy, a co najważniejsze, zajęcia przyczynią się do wzrostu poczucia własnego bezpieczeństwa.
Mimo niezbyt srogiej zeszłej zimy, członkowie Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są niemile zaskoczeni rachunkami za ogrzewanie. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy osiedla 650-lecia, niezadowoleni z niesłusznie ich zdaniem naliczonych dopłat do ciepła za ubiegły sezon grzewczy. Władze spółdzielni odpierają zarzuty, zwracając uwagę na to, że kaloryfery musiały grzać aż do maja. Sprawę postanowiła wyjaśnić Emila Okupska. Niemałą burzę wywołały rozesłane do członków Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pisma, wzywające do dokonania dopłat za ogrzewanie kuchni za ubiegły sezon grzewczy. Mimo że w tych pomieszczeniach mieszkańcy nie mają grzejników, muszą zapłacić rachunki w kwocie bliskiej 190 zł. Kuchnia jest mała, nagrzewa się od kuchni gazowej, jak również od rur, które idą, więc gro ludzi te grzejniki, ale powtarzam, na przykład jak ja składałem podanie, zdjęto i nie naliczano, i nie robiono mi z tego tytułu, zrobiono mi ten pomielnik, nie robiono z tego tytułu żadnych problemów. Mieszkańcy nie rozumieją, co spowodowało taką sytuację. Mierzy się mnie za pełny metraż mojego mieszkania, czyli za 48,50, czyli cały. To dlaczego też? Dodatkowo mnie się obciąża kwotą niebagatelną, bo według mojego uznania to jest bardzo duża kwota, to jest 187 zł. Kiedy miałem liczniki w kuchni, to mnie wychodziło 8 zł opłata. Czyli tutaj już jest ta niezgodność. To jest nie do przyjęcia. Żeby to jakoś doprowadzić do stanu prawnego, żeby to, bo my nie wiemy. My nie wiemy, no, na czym to polega w ogóle, to 180 zł no, zabrane. My nie wiemy, o co tu chodzi, co tu jest grane w ogóle. No. Udaliśmy się do Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapytać, dlaczego kwestia rozliczeń wygląda w ten sposób. Jak się okazuje, bolączki części lokatorów są doskonale im znane. Regulamin, który obowiązuje w spółdzielni, obowiązywał od 1 sierpnia 2010 roku i w paragrafie 8, punkt 11. W praktyce on oznacza to, że do poprzednich sezonów grzewczych Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie egzekwowała tego punktu wynikającego z regulaminu. W tym sezonie, kiedy były wymieniane podzielniki, zleciliśmy z wymianą podzielników inwentaryzację wszystkich lokali mieszkalnych i się okazało, że w całych zasobach mieszkaniowych jest ponad 1600 kuchni bez grzejników. Przecież ciepło tam jest, koszty też są. W związku z tym Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa wykorzystała ten punkt regulaminu, aby za nieopomiarowane kuchnie nie płaciły jedynie osoby, które mają pomierniki w kuchni, ale żeby wszyscy mieszkańcy brali udział w podziale tych kosztów. To jednak nie jedyne nowości dla mieszkańców bloków. Są rozliczone mieszkania, gdzie mają odczyty zerowe. Do tej pory, proszę Państwa, takie osoby no, nie płaciły też za ciepło, ponieważ ten czynnik zmienny kosztów był u nich zerowy. Teraz, ze względu na to, żeby to też w jakiś sposób zrobić bardziej sprawiedliwe, jest nowy zapis w regulaminie mówiący o tym, że jeśli ktoś ma mniej jednostek zużytych niż powierzchnia mieszkalna, czyli przykładowo jest mieszkanie 50-metrowe, a on ma zużytych tylko 5 jednostek albo 0, to jest rozliczany z 50 jednostek, czyli powierzchnia mieszkania jest przyjęta do rozliczenia. To minimum, które powinien zużyć, to jest 50 jednostek. Jak to w ekonomii? Zgadzać się musi góra z dołem i lewa z prawą. Tym razem w imię sprawiedliwości to mieszkańcy dostali po kieszeniach. W dawnym budynku szkolnym przy ulicy Chemików powstają mieszkania komunalne. W ramach inwestycji udostępnionych zostanie 48 lokali. Pierwsi zgierzanie będą mogli wprowadzić się do nich już w przyszłym roku. Pierwszeństwo w przyznaniu mieszkań w zmodernizowanym obiekcie po byłym internacie będą mieli dotychczasowi najemcy zasobów komunalnych o niższym standardzie. Rafał Woźniak.
Koncepcja zaadaptowania budynku po dawnym internacie, który przez długi czas nie był użytkowany, pojawiła się już kilka lat temu, a od połowy grudnia minionego roku w budynku przy ulicy Chemików rozpoczęto prace demontażowe i rozbiórkowe. Jeżeli chodzi o przebudowę budynków na ulicy Chemików, prace są kontynuowane. Oczywiście zarówno jeżeli chodzi o zewnętrzną, jak i wewnętrzną stronę instalacyjną. Realizacja zadania została rozdzielona na 3 lata. Tak naprawdę jesteśmy w połowie procesu realizacyjnego, natomiast nie ma żadnych przestojów, nie ma żadnych uwag. Wszystko tak, jak było ustalone w harmonogramie, jest realizowane. Co ważne, lokale przy ulicy Chemików nie będą na sprzedaż, a zasilą zgierski zasób mieszkań komunalnych. W pierwszej kolejności takie lokum będą mogli otrzymać zgierzanie, którzy systematycznie płacą czynsz i są najemcami w dużej mierze już wyeksploatowanych kamienic, będących własnością miasta, aby w powstałych lokalach mogli mieszkać w lepszym standardzie. Z kolei w pozostawionych przez nich mieszkaniach zakwaterowane by zostały osoby na przykład po zakazie eksmisji. Nabór wniosków rozpocznie się w najbliższych dniach. W związku z tym osoby zainteresowane zapraszamy, tak zainteresowanych, które będą oczekiwały jakichś szczegółów w zakresie możliwości ubiegania się, zapraszamy czy to osobiście, czy telefonicznie do zgłaszania się do nas. Będziemy udzielać wszelkich informacji, wyjaśnień, na jakich zasadach będziemy, powiedzmy, pomagać, wskazując, w jaki sposób należy wypełnić wnioski, jakie do nich dołączyć niezbędne dokumenty. Zasiedlenie mieszkań przy ulicy Chemików rozpocznie się na początku 2018 roku. Obecnie w naszym mieście lista osób oczekujących na mieszkania komunalne wynosi ponad 200. Tego rodzaju inwestycja, choć nie zaspokoi wszystkich potrzeb, to pozwoli na zmniejszenie nieco tej kolejki. Wszystko wskazuje na to, że już od stycznia wprowadzony zostanie zakaz handlu w niedzielę. Póki co w co drugą. Projekt ustawy trafił już do Sejmu, związkowcy czują się oszukani, bo chcieli wszystkich wolnych niedziel, rząd mówi o kompromisie. Zdaniem jednych to cios tak dla przedsiębiorców, jak i pracowników, w opinii innych to ukłon w stronę polskiej rodziny. A że parkingi pod zgierskimi marketami w weekendy pękają w szwach, postanowiliśmy zapytać o zdanie właśnie zgierzan. Zakaz wprowadzony zostanie przede wszystkim w dużych sklepach, galeriach, które zatrudniają pracowników. W Zgierzu takich sklepów jest sporo, bo mamy sieciówki Tesco, Lidla czy Biedronki. Będzie to zapewne, sądząc po zwyczajach niedzielnych tłumach w takich placówkach, sporym utrudnieniem dla mieszkańców. Sklepy będą mogli otworzyć m.in. właściciele, pod warunkiem jednak, że sami staną za ladą. Nie dotyczy to jednak sklepów działających w oparciu o franczyzę lub agencję. Ja akurat w niedzielę mam sklep zamknięty, więc mnie jest obojętnie, ale uważam, że jeżeli ktoś chce mieć otwarty sklep, to powinien sam pracować jako właściciel, a ludzie, którzy pracują, to powinni mieć wolne. Tak samo jak jestem za małymi sklepami za zamknięciem, tak za dużymi sklepami, jak i również za CPN-ami, bo to są, nie są artykuły pierwszej potrzeby, ale jeżeli ktoś chce, no to niech sam pracuje, a ludzie powinni mieć wolne jako pracownicy. Część zgierzan uważa, że to słuszny pomysł i nie powinniśmy wykorzystywać sprzedawców, którzy mogliby ten czas spędzić z rodziną. Natomiast inni twierdzili, że gospodarka na tym ucierpi, a osoby pracujące w handlu mają wolne w inny dzień tygodnia. Dlaczego mają być tylko w Biedronce czy w Tesco uprzywilejowani? A szpitale, policja, komunikacja to mają, do rodzin nie mają, nie? I z dziećmi nie potrzebują się spotkać. Mogą w tygodniu, jak dzieci idą do szkoły. Więc nie widzę tu powodu, dlaczego mają być właśnie uprzywilejowane pewne osoby. Wiem dlaczego, bo to jest duża grupa wyborców. Nie chodzę w niedzielę, bo ja tyle co kupuję, to wystarczy mi roboczego dnia. No bo jak nieraz coś braknie, to by się poszło. Jak dla kogo? Dla mnie to nie przeszkadza niedziela. Bo pan nie robi raczej zakupów w niedzielę? Robię. A jak będą sklepy zamknięte, to będzie tragedia? Nie. Niedobry, bo chętnie czasami w niedzielę wyskoczę po sobie ze sklepu, tak? Aczkolwiek pewnie dla sprzedających i pracujących w tych sklepach byłby dobry. Myśli pan, że pan da się radę przyzwyczaić, że będą sklepy pozamykane w tę niedzielę? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że nie. A dla pana dlaczego niedobry? Robię zakupy w weekendy, dlatego też nie.
Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Póki co na razie nie wiadomo, jaki ostatecznie przyjmie kształt ten zakaz. To na razie tylko propozycje, które będą dyskutowane przez posłów. Wyniki jednego z ostatnich badań CBOS pokazują, że 61% Polaków jest za ograniczeniem handlu. Jednocześnie 46% z nich robi w niedzielę zakupy. Miniony wtorek okazał się jak dotąd najcieplejszym dniem tej jesieni. Podobna pogoda ma utrzymać się jedynie do piątku. Później czeka nas stopniowe ochłodzenie. W przyszłym tygodniu temperatura ma w ciągu dnia spaść nawet poniżej 10 stopni. Najbliższej nocy słupki rtęci pokażą najmniej 11 kresek, w kolejne dwie będzie jedynie o jedną kreskę mniej. Czwartek zapowiada się pogodny, chmury ustąpią przez większą część dnia słońcu. Temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni Celsjusza. Podobny będzie piątek, jednak już nie tak ciepły, do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W sobotę termometry odnotują 16 stopni w cieniu, czasem zachmurzy się mocniej, niewykluczone są też przelotne opady deszczu. Ciśnienie po gwałtownym spadku zacznie od jutra rosnąć. W piątek i sobotę ustabilizuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. Trzeba się więc cieszyć i korzystać z ostatnich w tym roku ciepłych chwil. W wydarzeniach to już wszystko. Zostańcie jednak Państwo z nami, bo już za chwilę zapraszam na lekcję z gierskiej historii, w której Maciej Wierzbowski opowie o dziejach osiedla Piaskowice Aniołów. A kolejny serwis informacyjny oczywiście w piątek o 18.30. Sympatycznego wieczoru życzę. Pozdrawiam.
Szanowni Państwo, idę ulicą, która się nazywa Piaskowice. Oczywiście w Zgierzu nie ma tabliczki z nazwą tą ulicą. No tutaj tak władzom miejskim przy okazji przydałoby się coś takiego. Piaskowice, jedna z najstarszych wsi na terenie obecnego Zgierza. Początek to 1391 co najmniej, ale o tym jeszcze później będę mówił. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to pole tutaj obok. Niby nic, a proszę Państwa, tutaj narodził się zgierski przemysł. I to wbrew temu, co wszyscy myślą, ja zresztą też tak kiedyś myślałem, nie sukiennictwo. Tutaj jak to zielone, ta zielona trawa, jakby tam pogrzebał, to by znalazł mnóstwo odłamków szkła. Tutaj była huta szkła. Huta szkła piaskowicka, tak ją nazywano. Raz nawet znalazłem zapisek, że to huta szkła Zgierza. Zgierz i huta szkła piaskowicka, Karolin zwana. Założył ją Karol Amer, to była taka rodzina, tutaj w okolicy zakładali dużo tych hut. Mieli huty w Wierzbnej, to jest dzisiejszy Aleksandrów, w Sokołowie, to jest dzisiejszy teren miasta Łodzi, taka wieś na północ od Piaskowic. I tutaj, lata 80. XVIII wieku, w 1815-16 już tych zapisek nie ma, już huta przestała egzystować. Szkło okienne, ewentualnie jakieś takie byle jakie szkło butelkowe, ale było. I to był początek zgierskiego przemysłu. Także wcześniej oczywiście też byliśmy uprzemysłowieni do księcia Łęczyckiego ze Zgierza. W średniowieczu późnym szło piwo i garnki gliniane. Ta glina to jest bardzo charakterystyczna dla tych terenów. Tutaj było sporo cegielni, ale tak jak mówię, tutaj był początek zgierskiego przemysłu. Rozmawiałem przed chwilą z właścicielem tej posesji i mówi, że tutaj gdzie szpadlem nie ruszyć, to są właśnie odłamki gruzu szklanego, odłamki szkła, nie do przebrania. Drodzy Państwo, Piaskowice to było kilka wsi. Też jeszcze o tym będę mówił, ale jesteśmy w części, która nosiła nazwę Stara Wieś. Stara Wieś, bo prawdopodobnie pierwsze te zabudowania to powstały, gdy zaistniała huta szkła, bo sam dwór był w innej części, o tym będziemy mówili za chwilę. Proszę Państwa, takie niepozorny budynek, ale bardzo ważny dla Piaskowic, a nawet w jakimś sensie dla Zgierza. Tutaj jest remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ona nie zawsze była, przez jakiś czas była użytkowana jako budynek mieszkalny. Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskowicach to powstała jeszcze przed I wojną światową. Była bardzo aktywna. Organizatorem orkiestry był nauczyciel zgierski, piaskowicki, Roman Skupiński. Jest dzisiaj ulica Romana Skupińskiego. Z Ochotniczą Strażą współpracowało Koło Młodzieży Wiejskiej Siew. Nie lewicowe Wici, tylko normalna katolicka organizacja młodzieżowa. Bardzo aktywna, przedstawienia, zabawy. No proszę Państwa, tak było. Nie było dzięki Bogu telewizji, nie było radia. Ludzie musieli się jakoś bawić. Drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu dość szczególnym zarówno dla historii Zgierza obecnego, ale w szczególności dla historii wsi, która została do Zgierza przyłączona, Piaskowice. Mówiąc tak szczerze, to także dla mnie osobiście, bo to jest tutaj moje rodzinne miejsce. Piaskowice, dawniej zwane Pieskowice, notowane były już w 1391 roku.
1400 na Akademii Krakowskiej był jakiś młodzian tutaj z Pieskowic jeszcze. Później było wielu właścicieli, jak to normalnie. W końcu XVIII wieku teren przeszedł w dzierżawę klasztoru łagiewnickiego, klasztoru zakonników z Łagiewnik. I tutaj taka ciekawostka. Tam w głębi tych pól znajdują się jeszcze takie glinianki, takie stawki. Zakonnicy tutaj nie przebywali. Bywał jakiś jeden dyżurny, pilnował. Tutaj hodowano bydło, trzodę. To wszystko na potrzeby klasztoru. Ale korzystano także z gliny, takie morenowe gliny. I robiono z tego cegłę. I wożono do Łagiewnik. I z tej cegły zbudowane są te najstarsze części dzisiejszego klasztoru i kościoła łagiewnickiego. Ta własność gdzieś tam w końcu XVIII wieku chyba już przestała być własnością klasztoru. Byli tutaj kolejni właściciele. Ostatni, Ksawery Dzierżawski, sędzia pokoju w Zgierzu, prowadził dość wystawny tryb życia i szybko zbankrutował. Podzielił tą część na przeszło 30 działek, takich dosyć dużych, 30-morgowych. Hektar to dwie morgi, to hektar 12. To sobie można łatwo przeliczyć. No tak się akurat złożyło, że tą działkę z dworem, ten dwór stał tutaj po mojej lewej stronie, kupił mój pradziadek. Żeby było śmieszniej, o nazwisku Piaskowski. Także ci Piaskowscy nie mają nic wspólnego z Piaskowicami, no ale nazwisko jest. Pradziadek bardzo szybko podzielił to na dwóch synów. Tam były jeszcze inne dzieci, ale zostały spłacone. Dziewczyny powychodziły za mąż w innych miejscowościach. I od tego 1890 roku, bo wtedy to mniej więcej było, pomiędzy tymi dwoma gospodarstwami, tym po prawej mojej stronie i tym po lewej, jest miedza. I też, żeby było tak troszeczkę śmieszniej, to nigdy nie było, już czwarte pokolenie chyba tutaj zamieszkuje, nigdy nie było problemów z miedzą, że ten się temu worał, a ten temu. Gospodarstwo, znaczy dwór piaskowicki stał tutaj, natomiast na tym zakręcie ulicy obecnej Łukasińskiego w stronę Bzury były zabudowania gospodarcze. Te dwa domy, ten to już jest przebudowany po lewej stronie zupełnie, ale w tym, jakby tak dobrze poszukać, to tam jeszcze belki, jakieś deski ze starego dworu by się znalazły. Podobnie zresztą jak zabudowania gospodarcze, zwłaszcza stodoły, które powstały z rozebranych zabudowań dworskich. I tak sobie było do ostatnich lat. Proszę Państwa, tego domu, w którym ja się urodziłem, już nie będzie. Tędy będzie przechodziła obwodnica Zgierska. Można łezkę uronić, no ale taka jest kolej rzeczy. Z pożytkiem dla ludzi, dla mieszkańców, już nawet nie tylko Zgierza, Łodzi, ale dla całej Polski. No taka jest kolej. Taka jest kolej rzeczy. Drodzy Państwo, jest jeszcze jedna ciekawostka. Na wprost ulicy Łukasińskiego, po przeciwnej stronie ulicy Aleksandrowskiej, znajduje się krzyż. Podobno wcześniej stała tam kapliczka świętego Jakuba. Podobno ten krzyż kiedyś zabrali mieszkańcy tak zwanej Starej Wsi. W każdym bądź razie on stał w czasie okupacji. I ja jako dziecko pamiętam, jak był montowany nowy krzyż w 1945 albo 1946 roku. Ten dzisiejszy, taki metalowy, to już jest czwarty czy piąty krzyż w tym miejscu.
Później jeszcze dwa razy pamiętam zmiany tego krzyża. No niby to nic takiego ważnego, ale tak już jest, że o takich rzeczach się pamięta. Jesteśmy przy takim dość dziwnym skrzyżowaniu. Z jednej strony ulica Andrzeja Struga, czyli przechodząca przez dawny teren Boruty. Przedłużeniem jej jest ulica Waleriana Łukasińskiego, a w poprzek ulica Miroszewska. Zwracam uwagę, że ulica Miroszewska nawiązuje do bardzo starej nazwy terenowej miasta Zgierza z 1345 roku, Las Miroszew. Ulica Andrzeja Struga to powstała już w okresie międzywojennym, natomiast ta ulica też jest późną ulicą. Otóż wspominałem o piaskowicach kolonii. Te tereny tych działek piaskowickich kończyły się jakieś 150 metrów stąd i wzdłuż ulicy obecnej Miroszewskiej i tutaj Łukasińskiego ta narożna przestrzeń, tak zwana resztówka, po wielkim majątku piaskowickim najpierw weszła w ręce takiego zgierskiego kupca Iserta. Później kupił to Edmund i Zofia Wasilewscy. Pięknie zagospodarowali. Tutaj, proszę Państwa, na rogu był przepiękny park. Przepiękny. Piękne zabudowania. W 1927 albo 8 roku państwo Wasilewscy ufundowali pomnik Waleriana Łukasińskiego. On stał jakieś 100 metrów stąd, po prawej stronie tej ulicy. Dzisiaj tam jest oczyszczalnia ścieków, o czym za chwilę. Pomnik był przepiękny. W 1939 roku oczywiście Niemcy go zburzyli, ocalała tablica. Państwo Wasilewscy z czasem też troszeczkę zbankrutowali i cały ten teren podzielili na place. Stąd nazwa Piaskowice Place. Proszę zwrócić uwagę, Stara Wieś, Piaskowice Kolonia i Piaskowice Place. Za nimi była część po wyciętym lesie. Oczywiście nosiła nazwę Pieńki. I tam jest ulica, trudny dojazd, błoto, to wszystko. Cały ten teren po majątności państwa wasilewskich został zabrany pod oczyszczalnie, pod składowiska odpadów i praktycznie teraz tutaj nic nie ma. Pozostał jeszcze tylko ten budynek narożny, to jest taki ciekawy budynek, wybudowany przed wojną dla wyższego personelu technicznego, dla inżynierów, tutaj wielu znanych w Zgierzu ludzi mieszkało, dzisiaj tam są jakieś urzędy, instytucje. Po drugiej stronie stał inny budynek, który też został rozwalony, już nie ma. Proszę Państwa, no taka jest kolej rzeczy. Stare ustępuje nowemu.